połowie lipca odbył się na Zalewie Szczecińskim rejs polsko-ukraiński, zorganizowany przez kapitana Macieja Krzeptowskiego, który otrzymał na ten cel nagrodę imieniem Aleksandra Doby w gdyńskich Kolosach. Młodzi ludzie z Polski i Ukrainy przez 10 dni wspólnie żeglowali, odwiedzając porty wokół zalewu, ale o tym opowiemy w innym materiale. Jedną z ciekawych osób, z którymi młodzież spotkała się podczas trwania rejsu, była Natasza Caban. Kobieta nad wyraz interesująca, mająca na swoim koncie niezwykłe osiągnięcia. Jest osobą bardzo zajętą, mimo to, gdy usłyszała o naszym rejsie, nie wahała się przyjechać i spotkać z młodzieżą. Okazała się być, mimo potężnego zmęczenia, ciepłą, uśmiechniętą, uważnie słuchającą i szczerze odpowiadającą na pytania osobą. Młodzi ludzie byli nią zauroczeni. Natasza jest żywą ilustracją powiedzenia Leonida Teligi, pierwszego polskiego żeglarza, który samotnie opłynął świat. Jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć. Natasza tak właśnie podchodzi do stawianych sobie wyzwań. Kiedyś to był samotny rejs dookoła świata, teraz praca w ekstremalnych warunkach, by zgromadzić środki na kolejne wyzwanie. A pracuje, remontując, naprawiając wiatraki. Jest to zajęcie na wysokościach, w zawieszeniu na 30-metrowych płatach śmigieł, wymagające koncentracji i dokładności. Natasza uważa, że świetnie się w niej realizuje, w wolnych chwilach obmyślając kolejne wyprawy. Już jakiś czas temu zmieniła jacht na motocykl, jeździ w wielkim BMW, na którym ma zamiar objechać świat. Właśnie o tym rozmawiam z nią podczas prezentowanego wywiadu. Jaka to będzie trasa? Trasa składa się z trzech etapów. Pierwsza to będą trzy Ameryki, północna, środkowa, południowa. Później będę jechała z Polski w stronę Singapuru. Z Singapuru statkiem przerzucę motocykl do południowej Afryki. I później już drogą na północ dojadę do Europy. I wszystkie informacje będą na mojej stronie internetowej, także zapraszam do śledzenia. A czy jesteś pewna, że to jest bezpieczna trasa, zwłaszcza kontynent afrykański? Ja jestem pewna, że to nie jest bezpieczna trasa. I jak masz zamiar sobie radzić? Mam sobie jak najlepiej potrafię. Czy bierzesz telefon satelitarny? Nie będę miała telefonu. Nie zamierzam mieć telefonu satelitarnego, nie. Tam zasięg już wszędzie jest. A jak nie ma, no to trudno. Mam szybki motocykl. Mam nadzieję, że do tego czasu, do Afryki, to już się nauczę jeździć na tyle szybko, że poradzę sobie, żeby uciec. A nie oczywiście bagatelizując kwestii bezpieczeństwa. Marzenia warto spełniać i nie bać się tego. Robisz rozeznanie, jeżeli chodzi o oczywiście, bezpieczeństwo na trasie? Jeżeli przychodzi o przygotowanie, to oczywiście robię na tyle... jak to się mówi, brakuje mi słowa w tej chwili, ale oczywiście, że staram się przygotować. Przygotowanie jest bardzo ważne, żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek wyprawie, czy to jest motocyklem, czy jachtem. Świat się też dynamicznie zmienia. Do Afryki jeszcze mamy w tej chwili 1,5 roku, także nawet więcej. Na bieżąco sprawdzam oczywiście informacje i wedle tego planuję trasę. Czy jedziesz sama? Będę jechała sama na swoim motocyklu, natomiast będę zapraszała kobiety do udziału. Te, które będą w danych krajach, będą chciały mi pokazać swój kraj, czyli swój kraj swoimi oczami i będą chciały się dołączyć na krótkie odcinki, to zapraszam. Nie, oczywiście ograniczam się tylko do kobiet, natomiast leży mi na sercu, żeby kobiety w innych krajach dowiedziały się, jak jest u nas i żebyśmy my się dowiedziały, jak inne kobiety mają w swoich krajach. I można powiedzieć, że to jest twoje hasło tej wyprawy? Nie. Hasło mojej wyprawy będzie niedługo znane. Ale na razie jeszcze nad tym pracuję. Poznamy je? Oczywiście. My, oczywiście. Telewidzowie, teletopsydety. Dlaczego nie? Poznamy. Oczywiście. Będzie na stronie internetowej nataszacaban.pl, czyli imię nazwisko.pl. Tam będą wszystkie informacje, jak będę gotowa. Wyruszam dopiero wiosną, także dopiero pracuję nad szczegółami wyprawy. Czyli zapraszamy widzów do zaglądania oczywiście. Na stronę Nataszy. Tak, zapraszam.
Będziemy śledzić jej przygotowania oraz przebieg podróży. Każdy może to zrobić na stronie internetowej nataszacaban.pl. Co za koszty?